Cześć, witajcie moi drodzy, moi kochani z powrotem na kanale. Cieszę się, że możemy spędzić tych kilka następnych minut razem. Co prawda ostatni odcinek pojawił się wraz z końcem grudnia, czyli z końcem zeszłego roku. To wtedy zakończyła się seria Faceci Podcast i teraz mamy już nowy rok, także witam Was w 2023. Mam nadzieję, że treści, które pojawią się w tym roku na kanale, będą dla Was również ubogacające, budujące przede wszystkim Waszego wewnętrznego człowieka, Waszego ducha, Waszą wiarę i po prostu wpłyną też na Waszą codzienność. Styczeń był dla mnie takim czasem odpoczynku, z takiego spokojnego wejścia w ten nowy rok. Pytanie też Boga o to, co Bóg widzi tutaj na kanale w tym najbliższym roku, w tych najbliższych miesiącach. Oczywiście pojawiła się w mojej głowie pewna myśl na nową serię. Natomiast nie będę jeszcze zbyt dużo zdradzać, ponieważ ta seria cały czas się gdzieś buduje, dochodzą pewne szczegóły i organizacyjne, i pod kątem gości, ale myślę, że będzie to naprawdę coś budującego, coś przełomowego, coś, co też wniesie wartość do Waszego życia i być może odpowie na wiele nurtujących Was do tej pory pytań. Natomiast właśnie, propos pytań, przechodzimy do Q&A, ponieważ w ostatnim tygodniu dwóch, postanowiłam stworzyć taką możliwość, aby w okienku na Instagramie i na Facebooku można było zadawać mi pytania, przeróżne pytania, które Was być może nurtują, albo po prostu jesteście ciekawi, chcecie je zadać. To są pytania z przeróżnych dziedzin, w kontekście wiary, ewangelizacji, wspólnoty, kobiecości, relacji. Wszystko, co pojawiło się Wam w sercu, myślę, że jest zawarte w tych pytaniach. Niektóre z nich były bardzo podobne, bądź wręcz powtarzające się, dlatego wierzę, że odpowiedź na jedno takie pytanie po prostu zaspokoi Waszą ciekawość i po prostu przyniesie odpowiedź. Dlatego też postanowiłam podzielić je na kilka serii, aby te filmiki były po prostu spójne. I tak ten pierwszy odcinek, Q&A, będzie dotyczył stricte kanału. Ja myślę, że to jest dobry pomysł na początek, ponieważ osoby, które jeszcze mnie nie znają albo nie wiedzą właściwie, jak powstał ten kanał i co tutaj się dzieje, co możecie na tym kanale zobaczyć, obejrzeć, to będzie teraz przestrzeń, żeby się właśnie dowiedzieć, żeby trochę lepiej poznać mnie, a następnie w kolejnych odcinkach będziemy poruszać pozostałe tematy. Więc pierwsze pytanie, jakie padło, najprościej, skąd pomysł na kanał Idź ze swoją siłą? I myślę, że odpowiedź była gdzieś już kiedyś zawierana w jednym z filmików na kanale, natomiast może przytoczę taką krótką historię. Otóż 2 lata temu, w maju, współorganizowałam konferencję dla kobiet, konferencję ogólnopolską. Nie byłam główną organizatorką, ale byłam jedną z osób, która współorganizowała to wydarzenie. I szczerze byłam bardzo mocno nastawiona po prostu na pracę podczas tego wydarzenia, że nie będę miała zbytnio okazji, sposobności i możliwości, żeby z tej konferencji coś zaczerpnąć. Ale Bóg oczywiście mnie zaskoczył i kiedy odbywała się modlitwa wstawiennicza, były też osoby, które były przydzielone do tego, żeby na głos modlić się oraz uwalniać słowa prorocza. I wtedy właśnie dwie moje znajome, które stały na scenie, powiedziały, że mają takie bardzo głębokie przekonanie, że Bóg mówi do kobiety, która znajduje się tutaj z nami na sali, a tych kobiet akurat na sali nie było zbyt wiele, ponieważ były to czasy jeszcze pandemii, więc większość kobiet była online, że jest z nami na sali kobieta, którą Bóg powołuje do ewangelizacji i przemawia do Ciebie z Księgi Sędziów, z 6 rozdziału. I tam jest taki fragment, który zaraz Wam przeczytam i myślę, że on już bardzo dużo Wam powie. Jest to fragment właśnie z 6 rozdziału z Księgi Sędziów. Przeczytam Wam od 14 wersetu. To jest rozmowa Boga z Gedeonem, Gedeona z Bogiem. I tutaj właśnie Pan zwraca się do niego. Idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z rąk Madianitów. Czyż nie ja Ciebie posyłam? Wybacz, Panie mój, odpowiedział mu. Jakże wybawił Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manessa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca.
I ten fragment bardzo mocno gdzieś zapadł w moje serce i poczułam, że te słowa są dla mnie, że Bóg tymi słowami coś obudził w moim sercu. I ten fragment: idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela, czyż nie ja Ciebie posyłam? To było coś bardzo mocnego, bo ja czułam, że Bóg daje mi taką wewnętrzną siłę i On mnie po prostu popycha do przodu, żebym to ja teraz wykonała krok i że to On mnie posyła. Mam to nawet w tym momencie na koszulce, którą stworzyli mi moi przyjaciele z Wrocławia. Idź z tą siłą, jaką posiadasz, czyż nie ja Ciebie posyłam. Nie wiem, czy tu się dobrze kamera akurat wyostrzyła. Natomiast jest to fragment, który jest bardzo mocno wryty w moim sercu. I ten fragment też pokazuje, że mimo że Gedeon uważał, że jest najbiedniejszy w pokoleniu, że jest ostatni w domu swego ojca, że jest najmłodszy, gdzieś tam może najsłabszy, to Bóg i tak wybrał go i go posłał dalej, aby szedł z tą siłą, którą posiada od niego. I stąd właściwie nazwa tego kanału. Potem rzeczywiście na modlitwie zaczęły pojawiać się kolejne myśli, kolejne jakieś takie przekonania w sercu, że to ma być właśnie YouTube, że to ma być właśnie treść mówiona. Ja wierzę, że wypowiedziane słowa mają moc. Naprawdę mają moc. I nie chodzi o to, żeby coś przeczytać, ale żeby coś wypowiedzieć, żeby coś ogłosić nad osobami, które słuchają tych wszystkich podcastów, świadectw, wszelkich rozmów i po prostu tego, czym dzielimy się tutaj na kanale. A czym się dzielimy? No właśnie, więc powstała wizja na nazwę, kanał, a później całą społeczność Idź ze swoją siłą. Kobiety od zawsze były mi bliskie po prostu w serduszku. To też jest związane z moją przeszłością, która już myślę, że sięga czasów studenckich, też konkursu Miss Polonia i tego, że chciałam działać na rzecz innych kobiet, aby odnajdowały swoje piękno, swoją tożsamość w Bogu, aby nabierały takiej wewnętrznej siły, którą właśnie można czerpać też od drugiej osoby, bo wiemy, że Bóg posługuje się też drugim człowiekiem, aby nas umocnić, aby nas gdzieś pokrzepić, dodać siły do przeróżnych działań, czy realizacji naszych talentów, pragnień, ich rozwoju, czy kwestii pracy, biznesu, czy założenia rodziny, posiadania potomstwa. Bóg naprawdę chce ingerować w każdą przestrzeń naszego życia i naprawdę warto się w tym kontekście wspierać, dopingować, być ze sobą. Też Bóg powołuje nas do tego, żeby być we wspólnocie, żeby nie być samemu, ale Bóg daje nam drugiego człowieka. I gdzieś tym sposobem pojawił się kanał YouTube, też social media, w których możecie, na których możecie mnie śledzić. Tam myślę, że wiele rzeczy dzieje się na bieżąco, a także mniejsze spotkania lokalne i większe konferencje, które od czasu do czasu są organizowane. Przejdę może do kolejnego pytanka, bo trochę się rozgadałam. Jak to się stało, że zaczęłam ewangelizować? Ja wierzę, że to było też takie właśnie Boże poruszenie. Kiedy Bóg bardzo chce, żebyś coś zaczął robić, to po prostu to się dzieje. Z jednej strony wiem, że każdy z nas jest powołany do ewangelizacji. To już zawarte jest w Słowie Bożym, gdzie padają słowa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To są słowa Jezusa, które są skierowane do apostołów, a wierzymy, że potem i do każdego z nas. Ta ewangelizacja może wyglądać na przeróżny sposób. Możemy ewangelizować swoim życiem, po prostu być takim przykładem z codzienności, ale wierzę, że Bóg niektórych z nas powołuje do szerszej ewangelizacji. Myślę, że też dlatego są różne zwierzchności w Kościele. Mamy też kapłanów, mamy siostry zakonne, mamy w innych denominacjach pastorów, liderów różnych wspólnot, którzy nas też prowadzą, ewangelizują i gdzieś w tej naszej ścieżce wiary sprzyjają naszemu wzrostowi. Ale mamy też świeckich ewangelizatorów i po prostu ludzi, którzy swoim życiem, codziennością, świadectwem dzielą się z innymi, czy poprzez działania w internecie, czy poprzez dzielenie się świadectwami na różnych spotkaniach młodzieżowych, wspólnot, festiwali, jakichś spotkań po prostu kościelnych, gdzie możemy zaświadczyć po prostu tym, że Bóg jest żywy i obecny wśród nas, być tym promykiem, tym takim światełkiem w ciemności i przyczynić się do tego, żeby ta nasza wiara wzrastała,
no a nie, a żebyśmy po prostu nie odchodzili od tej wiary, co też jest aktualnie dosyć powszechne w Kościele. Dlatego też uważam, że praca i w ogóle działalność ewangelizacyjna wszelkich świeckich jest bardzo potrzebna aktualnie w Kościele. Patrząc na ten kryzys, który mamy, jest bardzo potrzebna i z wielkim szacunkiem obchodzę się z ludźmi, którzy dokładają wszelką cegiełkę do tego, żeby ta wiara była rozprzestrzeniana. Czy planuję następną konferencję dla kobiet? To jest trudne pytanie, ponieważ organizacja takiej konferencji naprawdę wymaga ogromnego czasu, organizacji, zaangażowania, zespołu ludzi, a także finansów. I w moim sercu są ogromne pragnienia, aby taka konferencja powstała i wierzę, że jeszcze powstanie, nie jedna. Natomiast na ten moment, czy planuję, bardziej skupiam się na mniejszych spotkaniach lokalnych, które mniej więcej co półtora miesiąca, dwa odbywają się w Warszawie. To są spotkania, gdzie możemy się razem pomodlić, pytać Boga o dalszy plan na nasze życie, możemy razem porozmawiać, możemy podzielić się słowem, wypić pyszną herbatę. I jest to czas, gdzie ja mogę tak bardziej osobiście poznać Was i na tym też mi bardzo zależy. Chcę poznać też Waszą historię życia, to jak trafiliście na kanał i to też jak Wasze życie zmienia się pod wpływem działania Ducha Świętego. I po prostu zawiązywać relacje z kobietami, być dla nich, a dla Was, tu i teraz, dać cząstkę siebie, nie tylko przez kamerę czy przez organizację pojedynczego wydarzenia, ale też przez to, żeby po prostu Wam gdzieś towarzyszyć. Od kiedy dostajesz zaproszenia na prowadzenie konferencji? Jeżeli chodzi bezpośrednio o prowadzenie konferencji, to myślę, że to zaczęło się gdzieś od półtora roku, mniej więcej po tym, jak utworzyłam kanał na YouTubie, gdzieś takie zaproszenia zaczęły się pojawiać. Stricte, żeby podzielić się słowem, czasami wspólnota przydzieli mi jakiś temat, w jakim chcę, żebym poprowadziła dane spotkanie albo warsztaty dla młodzieży. Także to ma miejsce mniej więcej od roku, półtora. Ale już od początku mojego nawrócenia zdarzały się zaproszenia na to, żeby podzielić się świadectwem. Na początku to były mniejsze grona, grupki dzielenia czy wewnętrznie we wspólnocie. Potem trochę szerzej, w jakiejś większej wspólnocie, w kościele, gdzieś na jakimś festiwalu. I ja z wielką przyjemnością przyjmowałam takie zaproszenia, jeżeli nic innego nie stało na drodze, czyli jakaś praca czy zobowiązanie. Ponieważ wierzę, że to jest potrzebne, że potrzebne jest to, żeby dzielić się swoją historią życia z Bogiem, tym, że Bóg, który pojawia się w naszym życiu, On naprawdę wszystko zmienia. Czasami wręcz mocno wywraca do góry nogami, ale dzieje się to tylko i wyłącznie po to, żeby to życie właśnie nam ułożyć, żeby może trochę zmienić wartości, żeby trochę zmienić spojrzenie, żeby przemienić swoje myślenie, czyli metanoia. I to ma służyć tylko i wyłącznie temu, żebyśmy przybliżyli się do Boga, przygotowali na zbawienie, które wierzymy, że nas czeka i żebyśmy po prostu szli tą Bożą ścieżką, Bożą drogą. Także dzielenie świadectwami jest bardzo ważne i nie ma co tego umniejszać w kontekście prowadzenia jakichś większych konferencji, bo każda działalność dla Chrystusa ma znaczenie. Jak odnaleźć swoje powołanie? To jest bardzo szeroki temat i nie wiem, czy na to pytanie jestem w stanie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o powołanie w kontekście, co mam robić w życiu, czyli wiem, że chcę być osobą świecką, chcę założyć rodzinę i szukam jakiegoś takiego ukierunkowania w kontekście pracy, być może rozwoju jakiejś pasji, to myślę, że odpowiedzi zawsze są w nas. Te odpowiedzi są głęboko w nas i warto sobie prześledzić ścieżkę swojego życia. W takim kontekście trochę talentów, trochę tego, w jakich miejscach się znajdowaliśmy, jakie być może studia, szkołę kończyliśmy, w czym byliśmy dobrzy, co nas interesuje, co sprawia nam radość, co powoduje, że mogłabyś to robić all the time, cały czas i miałabyś uśmiech na twarzy. Warto szukać takich rzeczy, które są autentyczne i prawdziwe z samym sobą. Czasami odnajdowanie swojego powołania w kontekście właśnie zawodowym czy pracy to jest
proces, to jest proces. Myślę, że każdy z nas w tym procesie się znajduje. Czasami jesteśmy na początku tej ścieżki, czasami w połowie. Są osoby, które potrafią naprawdę po wielu latach pracy w jednym miejscu nagle się przebranżowić. Jakiś czas temu moja znajoma dzieliła się taką historią, że ma koleżankę, która od 30 lat pracowała jako nauczycielka chemii w tamtejszym gimnazjum, teraz późniejsza podstawówka. Natomiast poczuła, że to już kompletnie nie sprawia jej przyjemności, już od lat nie dawało jej to przyjemności i chciałaby to zmienić i mimo, że jest w już bardzo dojrzałym wieku, to potrzebowała zmiany. I wtedy zasięgnęła pomocy ze strony jakiegoś coachingu, zrobiła kilka testów i z tego wszystkiego wyszło, że naprawdę świetnie radziłaby sobie w IT. I kobieta postanowiła zacząć pracę, zrobiła kilka kursów i rozpoczęła swoją pracę w IT. I jest z tego tak zadowolona, tak jej się to podoba, że nie może się od tej pracy wręcz oderwać. Więc widać, że czasami to nasze powołanie odkrywamy późno, ale nigdy nie jest za późno na to, żeby coś zmienić. Kiedy czujemy pewnego rodzaju wypalenie, kiedy chcemy jakiejś zmiany, jakiejś świeżości, to czemu nie? Czasami Bóg też w różnych etapach naszego życia otwiera różne drzwi i możliwości i ten kierunek może się zmienić. Dlatego warto się modlić, warto być czujnym i obserwować, co aktualnie w Twoim życiu się dzieje. Pytać siebie, co lubię, co sprawia mi przyjemność, w jakim kierunku chciałbym się rozwijać. A także spojrzeć na swoją taką drogę po prostu, czy zawodową, czy po prostu edukacji, co w tym szło mi dobrze, co niekoniecznie. Może warto zacząć nowy kurs, może zmienić pracę, może bardziej zaangażować się w rozwój pasji. I ja to takim spostrzeżeniem się kieruję i tym też się dzielę. Jeżeli coś z tego odbierzesz dla siebie, to super. Ostatnie pytanie. Kanały YouTube o duchowej tematyce, które Cię inspirują. Kiedy przeczytałam to pytanie, to tak myślę,